Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, mam nadzieję, że wszystko jest u was w porządku i wiecie co? Zostało 15 tysięcy subów do miliona, muszę zacząć żebrać. Drodzy widzowie, którzy jakimś cudem nie subskrybujecie tego kanału, zróbcie to, proszę. Wczoraj pojawił się nowy event w grze Winter Wildcard, zielone karty, jak choinka, standardowo doładowałem 12 KFP, niestety widzicie już tytuł, ale chociaż taką kartę kupiłem, nawet kilka. Zobaczcie, co się działo na streamie. Neymar, Pogba, Fabinho, Milinkovic, Savic, Semedo, jest Tarabt, Acheampong, Nyakate, Embolo, mamy rzeźnika potężnego. I dobrze, zimowe karty wieloznaczne są już dostępne, poza codzienną zawartością gracze będą mogli skorzystać z wymiany kart wieloznacznych. Czy oni naprawdę... Karty wieloznaczne, co to jest za tłumaczenie? Przez cały czas trwania kampanii w zadaniach i WBS będą dostępne żetony kart, które... Oto mega paczka i pierwszy żeton kart wieloznacznych na dobry początek. Mega paczka, dziękuję. I prócz tego, karta... Naprawdę? To ma być karta wieloznaczna? Zimowe karty wieloznaczne. Trafmy coś. O, już naprawili. Paczka od EA, a w paczce... ten się niestety nie zamieni na lepszego. Quick sellujemy. Okej, 83 tysiące jeszcze. Pokażę wam szybko wyzwania budowania składu, bo pojawił się Wilfred Zaha. 5 na 4, wysoka średnia. 93 tempa, wykończenie 87. Solidny zawodnik. 85 i 86, bardzo przyzwoite wymagania. Zobaczmy, co ma dla nas EA. Sprawdzę też zaraz trafialność tych kart. Niemcy. Dobra, reszta Quixel. Szansa na trafienie zawodnika aż 5,6, ale to dlatego, że jest kilku nisko ocenionych. Może kupię jednego w ramach inwestycji. Jest śnieg w meczu na liczniku czasu, ale zaszaleli. Stones, Chiesa. W SBC jest kolejna karta wieloznaczna i duża paczka rzadkich. O, zimowe wyzwanie. Duża złota paczka piłkarzy premium. Dzięki wielkie za zwrócenie na to uwagi. Mamy też wypożyczonego Zachę. No i wreszcie, kurde, możliwość przetestowania karty przed zrobieniem SBC. Może i zaliczają wiele wpadek, ale jej, dziękuję. Dobra, w zadaniach jeszcze wam pokażę juniora, Mesjasza. 3x3. Szkoda, że 3x3. No Brazylijczyk na SPO, co ma 3x3? No nie, to nie może tak być. Brazylijczyk nie może mieć 3 gwiazdek. Naprawdę, widzieliście kiedyś Brazylijczyka, co ma 3 gwiazdki sztuczek? Przecież to jest... Ma 5 sztuczek, zobacz, koncepcyjne. Okej, zaraz to sprawdzimy. Jeśli to jest błąd, to super. Czy warto było się zakwalifikować do Food Champions? Oczywiście, bo trafiamy Mendiego. Nie. Sommer. Zawsze coś. Wymienny. Tak zostawię sobie 6 koła, żeby było na paczki o 20. Jest! Barella? Francja. Prawy pomocnik. Bla. Jeszcze Baku. Co za przekozacka paczka. Trencik to nie będzie. To będzie Trippier. 26 grudnia będą SBC. Dzięki wielkie za info. No i niestety, 6 KFP w plecy, na razie bez walkoutu, ale poczekamy. Jeszcze zrobimy paczkę z wyzwań. 4x3, 92 tempa, wykończenie 90, 170 cm wzrostu. On jest lewonożny, o tym trzeba pamiętać. 97 wytrzymałości, no, widzimy tutaj przyzwoitego super zmiennika. Okej, okay. Przepalamy. No i dostajemy tutaj potężną paczkę, paczkę z gwarancją oceny. Jest animacja, prawda? Oczywiście, że jest. Takie kolory Portland Timbers, szanuję. To mamy już 2 tokeny. Chyba będę zbierał, jeśli tam nie będzie czegoś mega wymagającego, na 10x85+. To srogo wygląda. Duża złota paczka piłkarzy premium. 24 złotych piłkarzy. 7 rzadkich, 1,83+. Fabinho, zapraszam. Drzwi są otwarte. Mamy 20. Mamy Busquetsa? Dybale. Ech. Gabriel Dybala. Kurde, muszę szybko listę transferową oczyścić. Znów Dybala. Szczęsny. No dobra, bo w końcu miałem 2 walkouty. W poprzednich paczkach nikogo nie miałem. Więc tak, szansa na trafienie takiej zimowej karty to 11%. Spróbujmy. Barella. Potężne 5 fajerwerków. Jest! Kevin De Bruyne, 50 tysięcy. Jeszcze Cavani, Pique, jest Tadić. No spoko, bo będą pieniądze z tej paczki i tutaj
Naprawdę się cieszę. No tym razem nie trafiłem karty wartej kilkaset tysięcy, ale zarówno ten Campbell, jak i Salah pewnie na chwilę wykorzystali moje szczęście, choć ostatnio był Van Dijk, teraz ten De Bruyne, więc naprawdę no ja nie mam zamiaru narzekać. W porównaniu do zagranicznych youtuberów aż tak dużo jeszcze na tę grę nie wydałem. Jeszcze, bo za miesiąc Team of the Year, oj masakra. Zbudowałem skład. Z waszą pomocą, bo pytałem się, kogo mam umieścić w składzie, czy na pewno mam umieszczać te karty, koniec końców. I tak będą zmiany, ale z takich większych nazwisk kupiłem Valverde oraz Robina Van Persiego. Tego Van Persiego, ze względu na to, że po pierwsze to nowa ikona w tej grze, po drugie raz grałem na niego i niesamowicie mnie wkręcił w ziemię. No ja niestety nie byłem w stanie tak wkręcać w ziemię rywali, więc Robina Van Persiego już jutro u nas nie będzie, to samo Valverde. Ale zostanie Antony i Gravenberg, ponieważ to są karty, które są tanie i oferują niesamowitą jakość. No i Staraptem, no nie wiem, może nie na SPO, może w środku pola powinienem go sprawdzić, ale go też nie będzie. Ale zagrałem nimi kilka meczów, okej? Okay? Niestety bilans w Food Champions miałem tragiczny. 0-2. Czy udało mi się z tego wyjść? Przekonajcie się sami. No i no zobaczcie, taki Neymar, Ronaldo, ja mam 0-2. Przy 0-2. Dobra, trzymajcie kciuki. Fede Valverde! Dobra, mamy strzał na bramkę rywala. Van Persie! Jest! Zrobiłem to. Hejterzy, udało się. Nie, ale ten tarap na razie jest miażdżony, niestety. Co to za obrońca z jasnymi włosami nie poznaje? To Kimpembe, polecam. Ha! Teraz to ja z player lockiem. No i po co mi to było? Boom, i z główki teraz, latający Holender! On ma chyba skoczność 60 i główki też bardzo nisko ocenione, więc prawdopodobnie nie powtórzę tego jego momentu, ale będę się starał. Oj, Draxler, przełącz, Donnarumma! Fifkę mam zrestart, no właśnie, chcę zobaczyć ten HUD zimowy. Myślałem, że chyba grę zrestartować trzeba. Kurde, Donnarumma! On wszystko greenuje. Ale szczerze, Fede mi tak... Ja wiem, że sam nie jestem w najlepszej formie dzisiaj, ale... Fede jakoś mnie nie zachwycił w tym spotkaniu. Myślałem, że zrobi fikołka jakiegoś, salto śmigłem zakręci. Mega rozczarowanie na razie. Ale wierzę, że się przebudzi. Ja tu w ogóle ławki dobrej nie ustawiłem. Brak korony, brak Fellainiego, że wy mi na to pozwoliliście. No co... Nie, Valverde, zmarnowałeś mi 5 lat życia. Van Persie zanotował dobry debiut, dwie bramki. Okej, chyba lubi Szwedów. No racja, jest Szwedem. Co się dzieje? I have no control over my players. Kurczę. Tu już nie ma słabych graczy. Jeszcze dużo czasu jest, spokojnie. Potrzebujemy jednego gola na przełamanie. Po co ja mam to przejmować? Wraca mu pod nogi. No gdzie do Van Persiego, ty go widziałeś na boisku, gdzie on stoi? On ma Larsona i Ljungberga. Za Ljungberga było le... No, Valverde! Aha, to tarap. Nieważne. Jest! Come on! A czy Ampong! Synu dwóch! Dawno nie grałem tak łatwego meczu. Boom! I z lewicy. Fantastycznie. Dobra, ostatni meczek. Trzeba zmiażdżyć wreszcie kogoś. Siii! Zakład, że nie dostanę wina. Poda do bramkarza, bramkarzem wyjdzie obok bramki. Przepraszam. Robsów 87, jesteś piękny. Dobra, spróbujemy.
Ale on się kręci. Valverde, masz 99 tempa, chcę to zobaczyć. Oje... No, I mi piszą, że gierka pomaga. No gdzie? Bałem się, że będzie to 0-4, ale... do końca trzymałem was. W niepewności. Van Persie! No z lewej się uderza w takim momencie. Znaczy, no nie powinienem pouczać tutaj... bardzo dobrego napastnika swego czasu. Ale aż się prosiło o takie huknięcie z lewej. Uuu. Ta rapt może też... wiedział, gdzie ma być. Mamy 1-1. Nie wiem, co z tym Jezusem, drodzy widzowie. Może 25 grudnia i jej go przyzna? Ale byłyby dymy. Jakby w Boże Narodzenie dali Jezusa ludziom. Dzięki, dobra mordo, za 6 zł. Dobra, wpuścimy koronę za Tarapta. Wierzę jeszcze w tego Van Persiego. Nie. Teka Titono, a Champong, jesteś szybszy. Więc tak, Acampong od minuty na boisku. Czy to oznacza, że Van Persie oraz Tarapt są niewypałami? Oczywiście, że nie. Zdarza się. Prawa noga nie zadziałało. Bum! Acampong 3-1. Wow, jak na amatora. Hat-trick z ławki. No to jest zmiennik, którego polecam. Frank Acampong. No wygrał nam ten mecz. Takie są fakty. Ile kosztuje Acampong? 20 tysięcy, jakoś 20-30. Udało się podnieść. Wow, mamy paczkę. Ej, co bierzemy? Premier League czy Ligę? Z Ligę do trafienia jest tylko Neymar z tych kart specjalnych. To nie, to go nie trafię. Z Premier League jest Tuanzebe, Fabinho. Dobra, bierzemy Ligę. O, jeden misklik. No niestety ten skład to nie jest, kurczę, to nadal będę czegoś szukał. Mam nadzieję, że troszkę spadną ceny tych zielonych kart. Może wyjdzie jakieś kozackie SBC dzisiaj wieczorem. Zapraszam na 18 na Twitcha, Pelka Damian. Obserwujcie mój kanał, będziemy dalej grać w Food Champions. No i mam nadzieję, że dobrze się bawić, może właśnie z jakimś nowym zielonym zawodnikiem. Zobaczymy. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. Cześć!